Jak pan z Warszawy, obserwując konflikt Opole kontra gminy, które straciły swoje tereny na rzecz Opola, co pan czuje, gdy słyszy pan, że będzie sprawa Opola rozpatrywana w Trybunale Konstytucyjnym? Bo jak wiemy, gminy zaskarżyły decyzję Rady Ministrów, ale również mniejszość niemiecka też uważa, że jej prawa są w ten sposób łamane. No to ta cała awantura organizuje mniejszość niemiecka, ale no ja, no póki ja będę miał na to wpływ, no to mniejszość niemiecka nie będzie ustalała granic Rzeczpospolitej Polskiej. Zresztą już kiedyś chciała ustalać granice polskie. Udało się jej to dość skutecznie i do tego okresu historycznego nigdy nie wrócimy. Ja jako polski parlamentarzysta nie wtrącam się do tego, jakie granice ma Düsseldorf, a jakie Monachium, i wolałbym, żeby mniejszość niemiecka też raczej zachowała się tu wstrzemięźliwie. To jest kompetencja rządu, wszystko zostało zrobione zgodnie z prawem i też zgodnie z ekonomią i z logiką. Szanowni Państwo, Dobrzeń Wielki, malutka gmina, która dzięki elektrowni Opole, inwestycji, na którą wszyscy się składamy, miała gigantyczny budżet. Po rozbudowie elektrowni Opole to by był budżet, no, nie wiem, być może około w granicach 120 milionów. Na co te pieniądze w gminie wydać? No, zrobić siódmy chodnik, tak jak gmina Dobrzeń Wielki robiła po cztery drużyny piłkarskie, gdzie piłkarze od Opole woleli grać w Dobrzeniu, bo tam się lepiej płaciło. Czy to jest wszystko normalne? Czy nie lepiej te pieniądze wydać w sposób racjonalny, czyli zamiast siódmy raz robić ten sam chodnik, to po prostu zainwestować w infrastrukturę w stolicy regionu, infrastrukturę, która sprawia, że nasz region jest konkurencyjny w stosunku do innych miejsc, w Polsce. Może się rozwijać gospodarczo, może tworzyć nowe miejsce pracy, może się rozwijać nasz ośrodek akademicki. No to jest prosty wybór. Na co chcemy przeznaczyć pieniądze z elektrowni Opole, na które wszyscy się składamy, wszyscy tutaj widzowie. Czy lepiej, żeby były cztery drużyny piłkarskie w Dobrzeniu Wielkim, w malutkiej gminie, gdzie tam nawet nie mają tylu piłkarzy, żeby tam grać? Czy lepiej, żeby budować za to drogi, nowe miejsca pracy w Opolu? Moim zdaniem odpowiedź jest prosta. A poza tym musimy pamiętać o tym, że nasze województwo ciągle musi się bronić. Co chwilę pojawiają się jakieś pomysły, żeby likwidować województwo. No, padł taki pomysł niedawno. W tym na przykład właśnie wśród tych całych wszystkich działaczy mniejszości niemieckiej z Dobrzenia Wielkiego, żeby likwidować województwo polskie. Ja na to nie pozwolę. Jestem bardzo przywiązany do tego regionu i chcę, żeby istniał. Ale nie będzie istniał bez silnego Opola. Musimy sobie to powiedzieć wprost. Nie ma silnego Opola, nie ma regionu. A jak pan ocenia takie słowa, że ten dialog polsko-niemiecki teraz jest zaburzany, że przez 25 lat było bardzo dobrze, a właśnie teraz za rządów Prawa i Sprawiedliwości nagle mniejszość niemiecka traci swoje prawa? No tak, oczywiście było dobrze, no, Niemcom oczywiście było dobrze, ponieważ tutaj mieli co chcieli, mogli sobie organizować edukację, my dokładaliśmy się do wszystkiego, do wszystkich ich zabaw, imprez, dróg. Mniejszość niemiecka przecież, przypominam, że współrządzi regionem, no od zawsze, od czasu reformy samorządowej od zawsze współrządzi regionem i ma wszystko, co chce. A Polacy w Niemczech? No proszę zobaczyć. Dzieci, które mają kilka tygodni, są odbierane przez Jugendamty. Polacy nawet nie są tam uznani dalej za mniejszość niemiecką, czyli obowiązuje rozporządzenie jeszcze z czasów Adolfa Hitlera. Czy to jest w porządku? No dla Niemców może w porządku, ale co z nami? Mają specjalne prawa związane z tym, że nie muszą przekraczać progu wyborczego, tylko mogą mieć posłów, reprezentantów w swoich parlamencie. Gdzie są nasi reprezentanci? Tutaj mniejszość niemiecka ile może liczy? No 100 tysięcy osób, może w całej Polsce trochę więcej, a tam Polaków jest 3 miliony. To dlaczego Niemcy nie mogą nas traktować po partnersku? Oni żądają partnerskiego traktowania, a przepraszam, a co, Polak jest gorszy? Polak jest tylko do kopania? No to jesteście parlamentarzystami, to czy ktoś wystąpił kiedykolwiek, żeby zrównoważyć te stosunki? Niedawno premier Beata Szydło o tym wspominała w rozmowie z Angelą Merkel, ale to są tylko takie słowa, a nie idą czynnie. To jest dyplomacja, no innych narzędzi nie mamy. To są narzędzia tylko i wyłącznie o charakterze dyplomatycznym. Ale całe szczęście wreszcie stawiamy na podmiotową, suwerenną politykę. Skończyła się już polityka taka, z jaką mieliśmy do czynienia ze czasów rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie na kolana przyjmowano wszystkie polecenia tam z Berlina czy z Brukseli. I za to Donald Tusk dostał nagrodę, to znaczy stanowisko, gdzie niewiele można, ale się dużo zarabia, prawda? Takie czasy się skończyły, to już poszedł jasny komunikat do Berlina. Teraz Polska będzie państwem, które będzie prowadziło swoją politykę, politykę podmiotową i mniejszość niemiecka nie będzie nam wyznaczała granic. A co jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że ta decyzja rządu była błędna? Co wtedy? A już będzie Opole powiększone, granice administracyjne będą zmienione, dowody osobiste będą wymienione. W ogóle wszystko się odbyło tak, jak się odbywało w wielu miastach, w Rzeszowie, powiększenie i tak dalej. No jeżeli, czyli, tam też były protesty. Czyli tam były protesty wszędzie i tak dalej, ale dzisiaj wszyscy dziękują za tę decyzję. Jestem przekonany, że również będzie tak w Opolu. Natomiast no, skoro tam na tej samej podstawie prawnej wszystko było dobrze, to ja nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. No chyba, że będzie się działo to, co w czasie reprywatyzacji w Warszawie, tej słynnej, to znaczy
Platforma zblatowana z elitą prawniczą się w jakiś sposób dogada, prawda? No kto jest beneficjentem tych wszystkich transakcji, które odbywają się, tych haniebnych reprywatyzacji? No elity prawnicze, które są zblatowane z Platformą Obywatelską i od dawna sobie pomagają. A tutaj zapomną jakiegoś pisma, a tutaj oddadzą jakieś kamieniczkę, a tutaj oddadzą jakąś nieruchomość, prawda? I my wszyscy na tym tracimy. I ja wcale nie wykluczam takiego rozwiązania, że do tej walki o pole włączą się również jakieś elementy elit prawniczych. Nie jestem w stanie tego wykluczyć. Nie przesądzam, ale nie jestem w stanie tego wykluczyć. Ale tej decyzji merytorycznie do końca będę bronił, bo to jest dobra decyzja, a przede wszystkim polski rząd ma prawo do wyznaczania granic. To jest prawo, które miał również poprzedni rząd i każdy kolejny. I nie życzę sobie, żeby mniejszość niemiecka nam wskazywała, gdzie będą granice jakiejkolwiek gminy. Mogą sobie wyznaczać w Niemczech. Proszę bardzo, ja im nie zabraniam.